Dzień dobry, wieczór, z tej strony Logan i Bad Wolf i witam Was w kolejnym odcinku z serii Przewodników po Borderlands 2, w którym to dzisiaj chciałbym omówić The Shield, legendarną tarczę produkowaną przez Hyperion. Przypominam również, że zależnie od tego, co Wy znajdziecie, może się ona różnić od tego, co widzicie obecnie na ekranie. Jak ją zdobyć? No, jak każda legendarna broń i części wyposażenia, może wypaść z każdego źródła lutu, czyli bossowie i wyższe rangą skrzynki, ale największe szanse ma na wypadnięcie z minibossa Hunter Hellquist, zlokalizowanego w Elite Nexus Borniard. A jeśli macie czwarte DLC, to ma one, to tarcza ma również szansę wypaść z przeciwników Treants oraz z Pixies w lesie, czyli Forest. Aczkolwiek ja preferuję wersję z Hunter Hellquist. Jak już wspominałem, należy się udać do Arid Nexus Boneyard i w sumie nie trzeba go bardzo szukać, bo praktycznie tuż po zespawnowaniu się widzimy jego rozgłośnię radiową, w której właśnie jest zlokalizowany. Jest praktycznie bardzo blisko, że nawet nie ma wielkiej potrzeby przyjmowania auta, ale to jednak jest szybszy sposób. Jednak żeby móc dostać się do tego bossa, trzeba wcześniej wykonać questa, którego dostaje się u Mordekaja w sanktuarium zaraz po przybyciu po raz pierwszy do tej lokacji. Quest nazywa się This Just In i jest dosyć prosty. Znaleźć rozgłośnię i zabić kolesia. Gdy już to zrobimy, możemy zacząć farmienie, czyli standardowo. Wbić się, zabić gościa, jak nie wypadnie, wyjść i z powrotem wejść do gry. Warto jednak zaznaczyć, że może się zdarzyć, a właśnie to się zdarzy zaraz po jego zabiciu, że w miejsce właśnie, w którym jesteście, zostanie zrzucony kilka robotów, żeby właśnie was zabić. No, ale to nie powinno sprawiać wam problemu. Sam koleś też nie jest jakoś szczególnie trudny. A co takiego właściwie jest w B-Shieldzie, że jest taki cudowny, że warto jest go mieć? Bo warto. Ano, jest to tarcza typu Amplify Shield. Oznacza to mniej więcej tyle, że tego typu tarcze dają bonusowe obrażenia, ale niestety wiąże się to z tym, że te bonusowe obrażenia nakładane są na pierwszy strzał, ponieważ zawiera ona energię, z pełni naładowanej tarczy, czyli po pierwszym wystrzale ta część energii zostaje zabrana. Niestety nie dostajemy dodatkowych obrażeń. B ma jednak to do siebie, że przy strzale nie pobiera żadnej energii, zero, nic. Co oznacza, że każdy strzał będzie miał nałożone bonusowe obrażenia. Dodatkowo ma zwiększony, właściwie, kurczę, jak to nazwać, krótszy czas obrażenia. O, źle się zacząłem. Ale jednak ceną za to jest mniejsza sama pojemność tej tarczy. Ale dopóki mamy ją naładowaną, możemy strzelać ładnie. A to się naprawdę bardzo przydaje, tym bardziej, że ta tarcza szczególnie jest zabójcza z brońmi, które przy strzale wystrzeliwują kilka pocisków na raz, ale jednocześnie nie mają mnożnika do ilości właśnie pocisków, jak na przykład jest w przypadku strzel. Więc najlepszym wykorzystaniem jest broń typu Unkept Herald czy Sandhawk. Wcześniej ta tarcza była jednak dużo silniejsza i przede wszystkim bardzo była OP z niektórymi brońmi. Szczególnie na przykład ze strzelbą Conference Call, ale no niestety po patchu 1.2.0 została ona znerfiona, jej bonusowe obrażenia zostały zmniejszone, a dodatkowo zmniejszono również nakładanie obrażeń na strzelby, czyli teraz zamiast pełną pulę nakładać na jeden pocisk, pula jest rozkładana na wszystkie pociski. Niemniej jednak bronie typu Sandhawk nie mają takich mnożników, więc jednocześnie obrażenia nie są rozkładane. Każdy lecący pocisk dostaje bonusowe obrażenia, co sprawia, że broń ta jest niesamowicie potężna wtedy z tą tarczą. Tak samo Unkept Herald.
Jest to praktycznie niezbędne rzeczy, jeżeli myślimy o atakowaniu raid bossów jakichkolwiek. Co zresztą kiedyś u mnie mogliście widzieć na filmie, gdzie biłem Terramorphusa. A jeszcze większe wrażenie robi ta tarcza i ta broń, jak bijemy na przykład z pierwszego DLC bossa Hyperius the Invincible. Choć on wymaga nieco innej strategii, niż po prostu strzelać aż padnie, ale jednak w połączeniu z tymi dwiema brońmi to ten boss praktycznie przy dobrej strategii pada błyskawicznie. Kiedyś może wam to pokażę, ale no nie dzisiaj. Co jeszcze można powiedzieć o tej tarczy? No praktycznie większe przydaje się na każdych klasach, ale niestety na niektórych mniej. Na przykład na Kligu jest ona w sumie najmniej jako taką przydatna, ponieważ ma on pewne skille, które mogą sprawić, że nic z tego nizowego stracimy choć trochę tarcza, a jeśli stracimy chociaż punkt tej tarczy, to już niestety, jak to na Amp Shieldach, nie dostaniemy bonusowych obrażeń. Ona musi, bo w końcu musi być w pełni naładowana. Ale na przykład jak już mamy Maję z umiejętnością Kinetic Reach, to można, tutaj ma ona dużo lepszy użytek z tej tarczy. A generalnie najlepsze użycie, moim zdaniem, oczywiście ma również Zero, którego jego skill, umiejętność, może umożliwić nam naładowanie tarczy. A dodatkowo ma jeszcze przecież umiejętności takie jak na przykład Boar, która przecież wierci się przez przeciwnika i zadaje dodatkowe obrażenia, a nakłada się też z B-Shieldem. A że praktycznie każda ta... No nie, wróćcie. Jeszcze można to nieźle zastosować na Ganzerkerze, który to prawda na dodatkowe obrażenia będzie miał nakładane na broń w prawej ręce, ale można wtedy na przykład przy Ganzerkingu wziąć w lewą rękę coś, co zadaje jeden efekt slag i wtedy to jeszcze zwiększa obrażenia. To też daje niezłego boosta. Co generalnie mogę więc powiedzieć, że ta... Może, jak obawiana w poprzednim odcinku Infinitka, nie wszystkim może pasować, tak B-Shield jest generalnie tarczą, którą warto nie tylko znaleźć, ale też używać. Bo naprawdę daje ona naprawdę... Przepraszam, zacukałem się. Jak zwykle idę na żywo. Bo naprawdę, ta tarcza daje naprawdę dużą przewagę we wszelkich starciach, szczególnie z bossami, mini-bossami i raid-bossami. A szczególnie z tymi ostatnimi. Bo w większości przypadków bez tego sprzętu się nie obchodzi walka. A co wy myślicie o tej tarczy? Warto czy nie warto nosić? Używacie czy jednak macie po prostu w kolekcji? Opowiedzcie o tym w swoich komentarzach, a jak się chcecie więcej filmów tego typu, to dajcie sobie subskrypcję na mój kanał. Kiedyś na pewno będą się pojawiać jeszcze kolejne materiały. I mogę się tylko powiedzieć, do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.